powinni pamiętać, na pewno powinni pamiętać o posiłkach, zjeść dobre śniadanie, nawadnianiu się przede wszystkim. Nie mówię tutaj stricte o tych nawadnianiu złym, tylko mówię tutaj o wodzie, dużo wody, pić, dbać o ochronę, schować się do cienia, wchodzić do wody, schładzać się, bo przy takiej temperaturze jak dzisiaj i wczoraj jest naprawdę do udaru, do jakichś tam innych nieszczęsnych wypadków jest naprawdę bardzo blisko, a mamy dużo przypadków właśnie, że ludzie mdleją przez temperaturę, przegrzewają się, że tak to nazwę i po prostu trzeba o to dbać. Chować się do tego cienia, wchodzić do tej wody, pić tą wodę, nawadniać się i przede wszystkim jeść jakieś posiłki. Nie zapominajmy o tym, że przychodzimy na plażę. Różne są sytuacje. Czasami jest udar jest stricte udarem, no to trzeba postąpić taką osobą od razu. Przynosimy ją do cienia, trzeba dać jej troszeczkę wody do picia, schładzamy jej tutaj doły pachowe. Po prostu, żeby ta temperatura w miarę możliwości jej obniżyć, tej osobie. Widać za moimi plecami i tutaj dookoła, no dzisiaj mamy, nie wiem, stawiam, że jest jakieś 15 tysięcy ludzi, to na całym tym tutaj deptaku będzie, a dookoła całego tego jeziora, tych wszystkich naszych jezior, mamy tego naprawdę dużo, ale mamy bardzo dobrą prewencję i naprawdę przez te dwa ostatnie weekendy, co było tak naprawdę bardzo dużo ludzi, naprawdę było mało wypadków i to nas cieszy, że prewencja jednak, którą stosujemy cały czas, profilaktyka, bezpieczeństwo, że to przynosi rezultaty. Odpoczywamy w cieniu, jesteśmy nad wodą, można się zanurzyć, ochłodzić, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, napoje odpowiednie. Czapka, nakrycie wody, głowy, woda, w sumie to wszystko, a tak to później siedzimy w domu z dzieciakami, bo jest za gorąco. Ja sobie radzę w ten sposób, bo po prostu przyjeżdżam tutaj z Krakowa, bo jestem trochę z innego miasta. Przyjeżdżam sobie tutaj, bo jest naprawdę ładna natura, ładne okolice, to mi się podoba. Nie ma aż tak dużo ludzi, jest godzina jakoś 17, no jest naprawdę bardzo przyjemnie, idzie sobie fajnie poradzić z upałami. Ja jak widać, ja nie lubię upałów, także to prędzej żona i dzieci jakieś kremy, ja w ogóle się nie opalam praktycznie.